polskie rolnictwo ma wiele odmian, ale my dziś poznamy wyjątkowy rodzaj działalności rolniczej. Zobaczymy, jak się hoduje ślimaki. Temat ślimaka hodowlanego w Polsce funkcjonuje już od niemal 30 lat. Natomiast my 13 lat temu wraz z Pawłem Piwowarskim zaczęliśmy od hodowli. Ja z racji swojego zawodu jestem biologiem, zoologiem, pracowałem na granicy pograniczą Niemiec, Szwajcarii i Francji w tym trójkącie. Tam prowadziłem badania, co prawda troszeczkę w innym kierunku, ale spotkałem tam osoby, naukowców, którzy zajmowali się również ślimakiem i wspomnieli mi o tym, że coś takiego jak hodowla ślimaka, jak przetwórstwo ślimaka jest w ich krajach bardzo popularne. Zainteresowało mnie to, postanowiłem pogrzebać, troszeczkę poczytać. Przywiozłem pierwsze sposoby hodowlane. Wydawałoby się, że techniki hodowlane sprawdzone we Francji będzie można bez problemu przełożyć na polskie warunki. Okazało się jednak, że trzeba nad nimi trochę popracować. Tam jest bardzo dużo hodowli, ale bardzo małych hodowli, które stosują dosyć prymitywne techniki, jak dla nas bardzo prymitywne, ponieważ oni są ukierunkowani na zupełnie inne cele. Tam jedna hodowla w zasadzie zaopatruje jedno gospodarstwo domowe albo restaurację przy agroturystyce dla turystów, ewentualnie zaopatruje lokalny ryneczek w świeżego ślimaka. Natomiast nasz model musiał pójść w innym kierunku, on musiał być zintensyfikowany, ta technologia musiała być wysoko wydajna, taka aby jeden hodowca mógł hodować tyle co 10 francuskich hodowców, żeby mu się to udawało i żeby zdążył zrobić ten cały cykl w ciągu naszego jednego sezonu letniego. Temat wydał nam się ciekawy, zaczęliśmy hodowlę i z roku na rok ta hodowla się rozrastała. W końcu jakby zaczęliśmy sprzedawać ten model biznesowy innym hodowcom, uczyć ich hodowli. W końcu doszło do tego, że sami już nie hodujemy ślimaków, mamy około 150 hodowli w całej Polsce. Ci hodowcy hodują dla nas ślimaki, a my je od nich skupujemy i robimy z nich produkty, które akurat są nam potrzebne. Jest to ślimak bardzo podobny do winiczka, natomiast jest to ślimak afrykański. Polska nazwa jego to jest ślimak duży szary. Po łacinie Helix aspersa maxima. On ma bardzo krótki cykl biologiczny. Czyli gdybyśmy chcieli hodować naszego winniczka, no to by to trwa mniej więcej 3 lata albo 3,5 roku. Natomiast ten ślimak wszystko zamykamy w 6-8 miesiącach. Czyli możemy sobie rozpocząć wczesną wiosną w marcu. Nasi hodowcy wtedy rozpoczynają tą de facto swoją pracę ze ślimakami, a kończą oni pod koniec września, kiedy zbierają ślimaki i w październiku już nam sprzedają towar. Jest jeszcze jeden ważny atut prowadzenia hodowli ślimaka Helix aspersa maxima. Ślimak ogólnie jest markerem środowiskowym. De facto ciągnie wszystko ze środowiska, co w nim jest. Czy to są dobre rzeczy, czy to są złe rzeczy. Teraz wszelkie zanieczyszczenia środowiska, nie wiem, zbieranie tego ślimaka na jakichś poligonach, rowach, powoduje, że obecność metali ciężkich bądź obecność różnych pierwiastków, które nie są zdrowe dla człowieka, w tym ślimaku występują. W przypadku ślimaka hodowlanego praktycznie to nie występuje. Jest karmiony specjalistyczną paszą i wolny od tych zanieczyszczeń, które mogą wystąpić w środowisku. On jest w zamkniętym otoczeniu, ogrodzony, praktycznie stamtąd nie wychodzi. Jak przy każdej działalności rolniczej, także i przy hodowli ślimaków, trzeba dysponować odpowiednim zapleczem. Na początek nie musi to być jednak rozbudowana infrastruktura. Niewielkie naprawdę pomieszczenie i niewiele ziemi jest potrzebne, żeby móc hodować duże ilości ton. Na 30 mniej więcej metrach kwadratowych pomieszczenia możemy wyprodukować 10 ton tuczu ślimaka i pole też niewielkie, wielkości mniej więcej 50 metrów na 40, taki kawałek ziemi już hodowcy naszemu starcza, żeby utuczyć 10 ton do sprzedaży. Zobaczymy teraz, jak można zorganizować hodowlę ślimaków we własnym gospodarstwie. Stół do reprodukcji ślimaka, gdzie do specjalnych pojemników wypełnionych ziemią ślimaki znoszą jaja. Jest to serce hodowli. Na podstawie tego, ile jaj złożą ślimaki, będzie można oszacować prawdopodobną wielkość zbiorów. Takie stoły umieszczane są w zamkniętym pomieszczeniu, które powinno być wyposażone w ogrzewanie, wentylację, światło oraz system nawilżania, tak aby stworzyć ślimakom odpowiednie warunki rozrodu. Przydatny będzie także tunel foliowy, w którym będzie można przechowywać oseski. Tunel chroni małe ślimaki przed niskimi temperaturami, jakie mogą wystąpić w marcu. Ważna podpowiedź dla przyszłych hodowców. Ślimaki jedzą paszę tylko z wilgotnego podłoża.
hodowla ślimaka jest hodowlą prostą, jeżeli wie się, jak to należy robić. Natomiast z drugiej strony, jeżeli nie ma się tej wiedzy w pełni, jest to hodowla bardzo trudna. Wszyscy nasi hodowcy przechodzą cykl szkoleń. To sprawia, że oni wiedzą, jak hodować tego ślimaka i to prawdopodobieństwo wyhodowania ślimaka, który jest tym ślimakiem dobrym, wzrasta praktycznie do 100%. Hodowcy otrzymują wsparcie także podczas prowadzenia hodowli. Jest to istotne szczególnie na początku przygody ze ślimakami. Jeżeli hodowca ma potrzebę i chęci, to dzwoni. My zresztą do tego zachęcamy, bo zasada jest taka, że lepiej zadzwonić 10 razy, niż nie zadzwonić raz i coś tam sobie zepsuć i stracić ewentualnie. Natomiast jeszcze jest druga rzecz, jest to właśnie nasza wewnętrzna strona, na której jest prowadzone coś w formie bloga. I tam każdego dnia każdy hodowca otrzymuje informacje, co danego dnia w hodowli powinien robić, czego nie może robić, co się za chwilę będzie działo w hodowli, na co ma się przygotować. Tam też są wrzucane informacje ewentualnie o jakichś problemach, które się gdziekolwiek w jakiejś tam, której z naszych hodowli pojawiły. I oczywiście od razu automatycznie rady, jak uniknąć takiej samej sytuacji, albo jak ewentualnie z takiej sytuacji wyjść. Hodowla ślimaka może być ciekawą propozycją dla tych, którzy poszukują nowych pomysłów na działalność rolniczą. Tym bardziej, że możliwości zastosowania ślimaków stają się coraz szersze. Ale więcej na ten temat dowiecie się w kolejnym odcinku.